Obróbka wielkogabarytowa jest nieodzowna w przemyśle maszynowym, wydobywczym, okrętowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także energetycznym i lotniczym. Widzimy tu obróbkę podwozia ciężkiej maszyny budowlanej. Dzięki kompleksowemu podejściu oferta firmy PAMA to szeroka gama różnego rodzaju obrabiarek wielkogabarytowych, które umożliwiają obróbkę korpusów, form, matryc oraz innych elementów konstrukcyjnych, w tym m.in. pięcioosiową kół zębatych, stożkowych o kołółkowym zarysie zębów. Obrabiarki firmy PAMA wyposażone są w zależności od modeli w różnego rodzaju systemy wymiany narzędzi. Obróbka prezentowanego koła zębatego obejmuje obróbkę zgrubną oraz wykańczającą z wykorzystaniem obróbki szybkościowej. Obróbka zamków dla łopatek turbiny parowej dla elektrowni. Wykorzystywane jest poziome centrum obróbkowe CNC. Dedykowane obrabiarki firmy PAMA zapewniają realizację obróbki szybkościowej High Speed Machining, a także wysokowydajnej High Performance Machining. Zwróćmy uwagę na konstrukcję głowicy. Choć obrabiarka to centrum poziome, to nie ma problemu realizacja obróbki w układzie pionowym. Taka zdolność, podobnie jak możliwość obróbki pięcioosiowej, jest kluczowa w obróbce wielkogabarytowej. Dzięki jednemu ustaleniu i zamocowaniu w przypadku przedmiotów wielkogabarytowych ze względu na ich masę przyczynia się to istotnie do wysokiej i powtarzalnej dokładności obróbki. Przykład przedmiotu obrabianego na poziomym centrum obróbkowym. Ważną zaletą obrabiarek firmy PAMA jest wysoka dokładność i powtarzalność pozycjonowania przy dużych gabarytach. Obróbka korpusów to jedno z ważniejszych zadań realizowanych na poziomych centrach obróbkowych. Obrabiarki firmy PAMA to przykład wysokiej uniwersalności, co pozwala na wszechstronną obróbkę przedmiotu w jednym ustaleniu i zamocowaniu. Frezowanie, wiercenie, wytaczanie i toczenie. Obrabiarka PAMA Vertiram umożliwia obróbkę pionową i poziomą, w zależności od konfiguracji głowicy obróbkowej. W przypadku niektórych swoich modeli, obrabiarek do przedmiotów o bardzo dużych gabarytach, firma PAMA wykorzystuje ruchome roboty przemysłowe do wymiany narzędzi. Znaczne odległości wymuszają tego typu rozwiązania. Konieczne jest też stosowanie ruchomego magazynu głowic obróbkowych. Przykład obróbki form z wykorzystaniem obróbki szybkościowej na obrabiarce firmy PAMA Speedmill. Powracamy do obróbek przedmiotów o bardzo dużych gabarytach. Widoczny jest zamykany magazyn wymiennych głowic obróbkowych. Wymienne głowice o różnych konfiguracjach to szerokie możliwości obróbkowe. Paletowy system umożliwia realizację obróbki jednego przedmiotu z jednoczesną obsługą przedmiotu już obrabianego oraz posadowienie na palecie i przygotowanie kolejnego półfabrykatu. Obróbka przedmiotów wielkogabarytowych wymaga stosowania również obróbki wysokowydajnej, High Performance Machining. Widać, w jaki sposób frez zagłębia się w przedmiot obrabiany. Obróbka dokładna otworu jest już realizowana wytaczaniem. Kolejny przykład magazynu narzędzi i ich wymiany. Czas wymiany nie jest tu kluczowym czynnikiem. Wynika to z samej drogi, jaką musi pokonać zmieniacz narzędzi i sama głowica obróbkowa. Może i obróbka wielkogabarytowa nie jest zbyt często ze względu na uwarunkowania prezentowana na różnego rodzaju targach branżowych. Jednak jak widać, ma ogromne znaczenie i nie można się bez niej obejść. Dystrybutorem obrabiarek wielkogabarytowych firmy PAMA na terenie Polski jest firma STM Systemy i Technologie Mechaniczne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszamy do kontaktu z nami. Zapraszamy na naszą stronę internetową stmech.eu.